Mamy rynek w Bochni. To znaczy plac budowy w Bochni. Musimy odnieść się do archiwum. A oto rynek w Krakowie. Pomnik podobno jedyny w Polsce Kazimierza Wielkiego. Jest tam pomnik Kazimierza Wielkiego. Jak wiadomo, Bochnia słynie ze soli, więc... Mamy potwierdzenie, jest kopalnia. Jak wam się podoba plac budowy w Bochni? No, to fajnie. Nie jest plac budowy, tylko odbudowy, gdyż wiąże się z tym taka historia, że kiedy rok temu wybuchła tutaj wojna bocheńsko-przeska, Brzeszko zrzuciło na Bochnię bomby i najbardziej właśnie cierpiał rynek i teraz jest odbudowywany. Dokładnie tak było. Tak było. Widziałem, walczyłem w powstaniu ukraińskim. Jako husalia na motorze. Tak. Na rowerze jak już się. Zaczynamy podróż przez pogórza. Mamy piękne widoki. Dodatkowo znak informuje nas, że zostało 14 km do Lipnicy Murowanej. Czeka mnie teraz piękny zjazd. A oto rynek w Nowym Wiśniczu. Ma on dwie duże przewagi nad rynkiem w Bochni. Przewaga pierwsza istnieje. Przewaga druga, mamy tutaj ładne drzewa, tam cień, można sobie odpocząć. Zamek w Wiśniczu to najpiękniejszy budowli rezydencjonalno-fortecznych w Polsce, której na charakter architektoniczny wpłynęły cztery fazy rozbudowy gotycka i renesansowa wiązane z zwrotem z kmitów wczesnobarokowa, barokowo i klasycystyczna wiązane z zwrotem z lubomirskich. Za mną w Nowym Wiśniczu. Licz. W Nowym Wiśniczu oprócz zamku mamy również Muzeum Pamiątek po Janie Matejce, Koryznówka. Był to jego domek letniskowy, niestety w środku nie można nagrywać, więc nie wbijamy się do środka. Chodźcie, zobaczymy więzienie. Mamy tutaj zakład karny w Nowym Wiśniczu, powstały w klasztorze po karmelitach bosych. Nie wiem jak bardzo mogę to nagrywać, więc może się już stąd ewakuujmy. Co prawda już trochę zjechaliśmy z górki, ale widoki praktycznie za każdym zakrętem piękne. No chyba, że drzewa zasłaniają, ale to szczegół. Tamci sobie gdzieś pojechali. Świetnie. Nikt nie zaczeka na człowieka z kamerą. Nie wspominałem jeszcze o tym, ale od jakiegoś czasu jeździmy po Wiśnicko-Lipnickim Parku Krajobrazowym. A teraz jesteśmy dokładniej w rezerwacie przyrody Kamień Grzyb. Mamy tutaj przepiękną, potężną skałkę. Jaskowiec i Stepniański! Która przypomina kształtem grzyba. Mamy tutaj daszek, wow. W każdym razie całość powstała dawno, dawno temu. Materiały, które kiedyś się tutaj znajdowały, miały różną podatność na erozję. Przez to niektóre erodowały szybciej i podobny skutek mamy na przykład w wąwozie lesowym, gdzie woda wypukiwała les. A tutaj piaskowiec, który kiedyś tutaj był pod spodem, był dużo bardziej podatny na erozję niż to, co jest u góry. Przez to erozja, która tutaj zachodziła i zapewne ciągle zachodzi, skruszyła pierwsze skałki, które są bardziej podatne, tworząc przedziwny kształt. Jeżeli się jeszcze przyjrzycie, na całej powierzchni skały mamy takie zagłębienia. Powstały one przez to, że właśnie w tych zagłębieniach kiedyś był piaskowiec, który był zdecydowanie bardziej podatny na działanie innych elementów przyrody, no i już go tam nie ma. Popękał, odleciał, odfrunął na Marsa. Rozpadało się. Rozpadają się, to chęci były do istnienia. Na szczęście te drzewa są na tyle gęste, że mamy tutaj sucho. Porównanie. Genus to drzewa. Możecie pooglądać, jak tam się zaniosło. Do skałek zostało jakieś, ile, 6 km? Coś koło tego. Znowu się nam rozpadało. Mam nadzieję, że ten aparat nie zamoknie, bo trzymam go na deszczu, żeby był ładny kadr. Patrzcie może na deszcz, nie na nas. Siedzimy na przystanku! Nie pada! Jedziemy! Ulewa, kur... What the fuck? What? Jak to dunder świśnie! Żebyś wiedział! Jasny dzwon! Deszcz trochę odpuścił, ale oczywiście dojeżdżamy pod miejsce z dachem, gdzie możemy zaparkować rowery. I co? Przestaje padać. Dlaczego mnie obgadujecie tam z tyłu? Pomożemy! Kamienie Brodzińskiego należą do najbardziej okazałych skał piaskowcowych na Pogórzu Karpackim. Ponad 65 milionów lat temu piaskowce i zlepieńce powstawały w znajdującym się wtedy morzu. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu tysięcy lat, głównie w okresie zlodowaceń, nastąpiła erozja skały, których oparły się tylko najtwardsze ich części, tworząc ostańce. Wtedy też powstały charakterystyczne struktury na ich powierzchni. W końcu to zobaczmy.
Już to pewnie widzieliście. A, jeszcze pasuje nie spaść stąd. Widać już. Dlaczego ktoś postanowił napisać czerwoną farbą napis kocham cię, przepraszam, na skałce, która jest pomnikiem przyrody. I uwaga. Ta-da! Nie pokażemy wam teraz większej części skał, gdyż coraz bardziej pada, a wręcz leje. Więc mamy tutaj jakiś daszek oraz napis, który idzie. Fajny dach. Trochę przecieka. No dziura w środku, ale z szczegół. Za to mamy napis, który idealnie podsumowuje to, co ludzie robią z tymi skałami. Myślę, że to mówi samo za siebie. Tu mamy jeszcze lepiej to pokazane niż przy kamieniu grzybie. Tutaj mamy widok na różne skały, przynajmniej chyba. Potężny. Wow. Jakie to wielkie. Wow. Popatrz, zrób coś głupiego. Idziemy. Nie ma jeszcze lipnicy i zaraz będę musiał ich gonić, bo zjeżdżaliśmy z górki, ale zobaczcie, jakie piękne widoki. Wow. Zaraz, ja też tam będę zjeżdżał. Ziom. Więcej widoczków! Co to za dymy? Lipnica murowana, dadam. Rynek, znowu coś lepsze od Bochnic. Pomimo, że to jest wieś, mamy rynek, ponieważ kiedyś to było miasto, ale zostało zdegradowane do miana wsi. Gdzieś w tym roku. I tutaj gdzieś był gąciarz. Pozdrawiamy. Pora teraz na ciekawą ciekawostkę na temat Lipnicy. I pierwsza ciekawa ciekawostka. Miasto to zostało założone przez Władysława Łokietka w 1326 roku. Druga ciekawa ciekawostka. Mamy tutaj trzy kościoły. Pierwszy kościół na miejscu, gdzie był dom świętego Szymona z Lipnicy. Drugi kościół, nieco nowszy. Aktualnie jest to kościół parafialny parafii w Lipnicy Murowanej. Oraz trzeci kościół, już za chwileczkę. I mamy najstarszy kościół w Lipnicy Murowanej, drewniany, z wieku XI albo XII. Jest on na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest na terenie cmentarza. Zaraz obok płynie rzeka, której nazwy nie pamiętam, więc pan narrator, jak się nazywa ta rzeka? Potok Górzański. Dziękuję. Można by się wykąpać, nawet lepiej niż w Rabie. Górka! 93 metry w górę! To mi się podoba i tak właśnie ma być. Ale za to widoki! Zostało tylko 107 metrów w górę i ponad 200 w dół. Dobrze! Jak się czujecie po pierwszych 60 km po nieco większych górkach niż zazwyczaj? I nie po płaskim najważniejsze. Mi się podobało, 11 na 10. Dobra, dajmy papciowi spać. Więc dzięki za oglądanie, nie zapomnijcie o subskrypcji. I film się tutaj wyświetla na kasku Filipa. Klikajcie. Dun 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 dun.